Pani Kamilo, na Pani miejscu wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę niezimną. Halo? No co ty, głupia? Piwo ważę, bananowe. Co? Co to jest? A co to znaczy, moja droga poetko? Ty, słuchaj tego. Poszedłem ostatnio roznosić CV. Spokojnie! Nic ci nie będzie. Szymon śpi. Znowu? No ja wiem, to jest mały książę. No ale ta banda gimbusów i tak się nie połapie, że to jest mały książę, więc lepiej po prostu szykuj swój upudrowany tyłeczek. Ej, tutaj jest krwi. Czekaj, coś z tym zaraz zrobimy. Co? Boli cię. Tu? Mówię, do żadnych małpek czy freszów nie idę, bo ja chcę mieć życie, wiesz o co mi chodzi. Fajny masz ten telefon. Aplikacje, szmery, bajery, aparat. Jak ty się właściwie nazywasz? No i skleciłem sobie to CV. Napisałem, że dobry student, że dobre wyniki, że te publikacje już. No i myślę sobie, raz kozie śmierć. Lecę, nie? No i poleciałem. Dobrze. Zobaczymy. Objawy. Bóle brzucha, gorączka, wymioty, krwawienie. Jesteś w ciąży. O kurwa. Ty wiesz co? Czekaj, wiesz co? Bo mi się zdaje, że on mnie tutaj chyba woła. Wiesz? To ja dzwonię później. Dobrze? No, to trzymaj się. Buzi dupci. No, na razie. Taka spiekota w mieście... to piekło. Ty! Chodź! Zrobimy sobie fotkę, co? Koniec tego pierdalania się. Trzeba wreszcie wziąć dupę w troki. A jakbyś chciał zrobić ostatnią rzecz w życiu, to co byś zrobił?